No panie Mateuszu, jaki mamy wymiar? 235, momencik. Panie Mateuszu, znajdujemy się na terenie powiatu puckiego, dokładnie w gminie Puck, w miejscowości Łebcz. Urosło, można powiedzieć, takie wielkie cudo. Co to jest? Ile ta dynia musi rosnąć? Ta akurat rośnie od kwietnia, początku tam w doniczce, tam miesiąc i po 15 maja do gruntu. Wsadzona i tam ochroniona i tak już do teraz jest taki coś w tym jest. Co trzeba zrobić, żeby ona taka... Nie chciałby pan zdradzić. Urosła. Może jakiś specjalny ten nawóz? Za bardzo by nie chciał właśnie nam zdradzić, co to było. Będziemy na pewno chcieli się z panem spotkać, jak ona już urośnie do końca. Pokazać mieszkańcom powiatu puckiego. Ogród tu widzimy też bardzo ładnie zadbany. Specjalny musi być chyba jakiś dar do chowania takich. Tego, co dowiedzieliśmy się tuż przed wywiadem, okazuje się, że nie jest pan z zawodu ogrodnikiem. Tak, a z zawodu tych mechanika samochodowych. Czyli złota rączka. Tak. Wszystko potrafi. Wszystko. I ogród, i drewno, i mechanika, i tak, nie jest obca. Tak jest. Tak jest. Deszczową wodą? Tak. A nawozy pan jakieś stosuje? Nie. Wszystko jest naturalne? Tak, jest. Ja stawiam już na naturalne. Tak, jest.